Was bardzo serdecznie na moim kanale. Tam już stoi kartka, krzyczeć mam. A więc już patrzę na tą kartkę, gdzie piszę mów głośniej. A więc witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym dla Was upiec bułeczki. I dlatego, że parę osób już mnie o te bułeczki prosiło, a więc dzisiaj pokażę Wam, jak ja robię. A że w moim życiu napiekłam już bardzo dużo różnych bułek, dzisiaj chciałam zrobić takie bułeczki jakby uniwersalne, mieszane, szybko do zrobienia i naprawdę są pyszne. Będę po nich sypała sezamem, można dać płatki z dyni, płatki owsiane można posypać po nich, jak macie mak, możecie makiem, a więc to będą takie śniadaniowe, uniwersalne bułeczki. Zrobienie, wyrośnięcie około godziny, upieczenie około 20 minut. Jeżeli zrobicie za dużo, można zjeść na kolację albo na drugi dzień. Włożymy tylko do torebki, do woreczka, żeby nam nie wyschły. A więc dzisiaj Pani Karolino, dla Pani Ekstra, bo mnie Pani już prosiła o te bułeczki, robi szybciutko. I dla innych oczywiście, Pani Iwonko, nie te, co Pani chciała, ale na pewno jeszcze pokażę. Zapraszam serdecznie, bułeczki szybkie do zrobienia i myślę, że Wam się przepis spodoba. Około 20, troszeczkę może więcej, 25 gram tych drożdży. I tutaj było 5 gram miodu, ta łyżeczka. Ekstra Wam odmierzyłam. Możemy dolać troszeczkę mleka. 300 ml miałam wody mieszanej razem z mlekiem. Najlepiej rozpuścić te drożdże. Wtedy Wam się dobrze wymieszają. Jest 200 ml takiej ciepłej wody wymieszanej z mlekiem. 100 ml mleka. Teraz odmierzę sobie 300 gram tej razowej mąki. Ona jest taka grubsza, jakby przez sitko nie jest całkiem przepuszczona, nie? Dajemy 300 tej mąki folkor i 200 tej pszennej. 200. I zostawiam z 50, z taką jedną łyżkę, dwie nieraz, do podsypania można. A więc ciężko jest powiedzieć nieraz, jeżeli robimy na przykład z jajkiem, ile dokładnie, a więc ja mówię 500-550, bo tą dwie łyżki to nie gra roli, czy łyżka. I tutaj mam łyżeczkę soli, ja odważyłam, mam 6 gram soli. Z taką płaską łyżeczkę oliwy. Teraz daję już te drożdże. Musi być letnie, nie może być gorące. I teraz pomalutku wlewam i mieszam. Tak to już wygląda. I mieszamy ładnie. Tutaj możecie dać pół na pół, możecie dać też, jak nie chcecie tych ciemnych, możemy dać tej pszennej mąki z 300, tej innej 200, a więc zależy od Was. Ja Wam teraz zrobiłam tak, żeby były takie uniwersalne. I teraz urabiamy to ciasto ręką najlepiej. I ja Wam powiem, jak ja idę kupować, kupuję również mieszane, te jaśniejsze, nie kupuję tych ciemnych. Podsypię troszeczkę mąką, wyłożę na stolnicę i jeszcze wyrobię z 2-3 minutki na stolnicy. Teraz tak, dzielimy na pół, albo ja dzielę na pół, podsypię troszeczkę mąką i robię taki rulonik, troszeczkę grubszy. I teraz przykryję to i
i tak niech stoi z 15 minut. W międzyczasie przygotuję sobie już blaszkę. Napuszczamy blaszkę. Ja mam tutaj oliwę czy olej. I sypiemy po tym troszeczkę mąką. Tutaj mi została, więc albo robimy na przykład w formie takiej podłużnej. Teraz Wam pokażę. Albo robimy w formie podłużnej. I na przykład z tego mamy ze trzy takie bułeczki. Robimy troszeczkę mniejsze. Jeżeli wyjdą troszeczkę większe, nie przeszkadza. A tutaj z tych robimy na przykład sobie takie bułeczki. Mogą być w kwadracie. Możemy tak przeciąć na cztery. Możemy na przykład wzdłuż. I jeżeli na przykład mamy czosnkowe masełko, to ja Wam coś pokażę, co możecie zrobić. Czy zrobić sobie masło czosnkowe. I możemy sobie zrobić jakąś na przykład dłuższą bagietkę, to Wam kiedyś pokażę. I przełożyć tutaj masłem i również to zapiec. Proszę zobaczyć, tutaj to masło mam czosnkowe, które robiłam sama. Proszę zobaczyć, jak długo ono już tutaj jest. I ono jest ziołowe i naprawdę jeszcze dobre, pięknie pachnie. I możemy tutaj sobie do środka włożyć takiego masełka i naprawdę to będzie pyszne. A więc wkładamy do jednego i tutaj też włożę, od razu wykorzystam to masło. To co możemy zrobić na przykład, to bierzemy troszeczkę wody i taką szczyptę cukru, mieszamy to, żeby się rozpuściło i posmaruję po tych bułeczkach. I mam taki sezam. I teraz, proszę zobaczyć, po tych bułeczkach możemy sobie posypać tym sezamem. Albo możemy tymi płatkami owsianymi oczywiście. Możemy tym i tym. Też nie widzę problemu. I tu mam pestki dyni. Jest dużo osób, co lubią właśnie z pestką dyni, czy pestkami dyni. Tak wyglądają już te bułeczki. Do piekarnika na 50 stopni, żeby one sobie troszeczkę wyrosły jeszcze. A dopiero później w tej drugiej fazie pieczemy. One szybciutko. Proszę zobaczyć, tak wyglądają już. A więc będą naprawdę pyszne. Czas minął. Bułeczki są upieczone. Dość chrupiące. A więc upieczone są dość dobrze. Czyli dobrze upieczone. Dobrze odchodzą. Jeszcze są oczywiście gorące. Pokażę Wam taką jedną bułeczkę na przekroju. Wygląda ta bułeczka na przekroju. Myślę, że widać. Chrupiąca. Tutaj mam masło zamrożone, ale nie szkodzi. Spróbuję, że to było moje. Pani Marzeno, zapraszam do zrobienia.
naprawdę pyszne. Chrupiące. A więc dziękuję Wam bardzo, że mnie oglądacie, albo za propozycje również. Zapraszam do zrobienia, jak można prosić o łapki, o suby. Będę się bardzo cieszyła. A bułeczki są naprawdę super pożywne. Na pewno coś zdrowego. Dziękuję i do widzenia. I ten smak sezamu, powiem Wam, super. Pyszne.